Witam cię serdecznie w kolejnym filmie dotyczącym eToro. Dzisiaj zajmiemy się tym, w jaki sposób kopiować innych traderów, w jaki sposób zarządzać nimi, w jaki sposób zarządzać ich transakcjami i w jaki sposób samodzielnie ustawiać swoje własne trady oraz nimi zarządzać. Zapraszam cię serdecznie. Kiedy jesteś zalogowany na stronie etoro.com, klikamy w zakładkę Trading. Ja tutaj już z brzegu mam tą zakładkę. I w tym momencie pojawia się zawartość twojego konta. Możesz tam jeszcze na początek nic nie mieć, a możesz już coś mieć. Ja tutaj już coś mam, w związku z tym pokażę na bazie tego, co na ten moment się wyświetla. Wyświetlają się traderzy, którzy są kopiowani w tym momencie, wyświetlają się środki, którymi oni dysponują off, czyli z pośród tymi, które mają przydzielone i tutaj mamy kwotę, która jest przydzielona. W każdej chwili oczywiście możemy to zmienić przyciskiem edit, natomiast w momencie, gdybyśmy w tym momencie zamknęli wszystkie transakcje danego tradera, jesteśmy skłonni zaakceptować minus, który tutaj się wyświetla. W net proficie jest to kwota, w gain jest to wartość procentowa, natomiast tutaj w wartości current, czyli wartość rzeczywista, która zostałaby po zamknięciu kopiowania tego danego tradera. I na bazie tego jednego przeanalizujemy tutaj naszą po kolei sytuację, czyli amount, czyli kwota $90.11 jest zainwestowana z kwoty $90.13, czyli właściwie 2 centy tylko nie pracują. No przykładowo tutaj u tego tradera $18 pracuje spośród 293. Co jest lepsze? Zostawiam to, bo dzisiaj nie jest wykład techniczny a propos Forexu, tylko wykład a propos jak czytać i jak posługiwać się platformą etorowską, natomiast to też jest dobry temat. Czyli tak, tutaj, gdzie mamy przycisk edit, możemy edytować wartość, jaką dla danego tradera chcemy dodać lub odjąć. I teraz, jeżeli mamy ich więcej, to możemy na przykład, jeżeli dany trader nie wykorzystuje całej kwoty, możemy mu odjąć i pokażę, jak to się dokładnie robi. Tutaj mamy takiego tradera, który, jak widać, nie wykorzystuje 11 około dolarów, więc klikam przycisk edit i tutaj minusikiem sygnalizuję, że chcę mu zabrać $5, drugi raz naciskając minus, zabiera mu łącznie $10, czyli na ten moment do rozdysponowania zostało mu 65 centów. Oczywiście w każdej chwili plusem mogę z powrotem to pozmieniać, mogę również tutaj kliknąć i zmienić sobie tą kwotę z 5 na przykład na 7, jeżeli nie chcę i zaakceptować, nie chcę mieć innej wartości, czyli jak widzimy tutaj $3 będą mu zabrane z tej kwoty, którą ma do dyspozycji. No i oczywiście zatwierdzamy przyciskiem OK. W tym momencie tutaj ze 130, jak widzieliście Państwo, zrobiło się 127, pojawił się komunikat, że z sukcesem została ta edycja dokonana. Naciskam OK. W każdej chwili oczywiście mogę podejrzeć danego tradera transakcję, klikając na jego zdjęcie, bądź też klikając na strzałkę, która jest obok zdjęcia, bądź też klikając tutaj na puste pole, również mamy dokładnie to samo, więc jak kto woli, ja lubię akurat na zdjęcie. I w tym momencie mamy wgląd we wszystkie transakcje, które są otwarte przez danego tradera. Czy powinniśmy się przerażać tym, że tu jest czerwono, czy nie, to jest rzecz na inne nasze spotkanie, na inny wykład, natomiast na ten moment pokażę technicznie, jak to się robi. Żeby zamknąć dany trade, który jest otwarty przez konkretnego użytkownika, tutaj przyciskiem czerwonym klikam, oczywiście wyświetla się okno, czy akceptuję konkretną stratę, naciskam OK, jeżeli tak, jeżeli chcę pozamykać kolejne trady, klikam na czerwony krzyżyk i zatwierdzam OK. Automatycznie kwota, która tutaj się wyświetla i tutaj zmienia się, ponieważ jeżeli zamykam daną transakcję, to zysk oczywiście wpada tutaj albo strata. Strata oczywiście jest pomniejszona, natomiast de facto tutaj te liczby się zmieniają. Oczywiście, jeżeli chcę zamknąć wszystkie trady danego tradera, no to prościej jest zamiast pojedynczo kliknąć tutaj całego, mogę nacisnąć close, oczywiście pojawia się zapytanie, czy jestem tego pewna, jeżeli nie, naciskam cancel, jeżeli tak, klikam OK, ja akurat tutaj
na potrzeby tego filmu zamknę tego tradera i zatwierdzam OK. Automatycznie oczywiście kwoty tutaj wszędzie się zmieniają, mamy o jednego tradera mniej. Każdego kolejnego możemy w ten sam sposób zamknąć. Oczywiście zanim zamkniemy, możemy sobie podejrzeć, który jest na jakim wyniku. Ja tutaj już będę zamykać następnych. Przyciskiem close, OK, zatwierdzam, że chcę zamknąć danego tradera, jak najbardziej. Wybieram następnego tradera, którego chcę zamknąć, daję close. Mogę ich zamknąć ile chcę, mogę również wybrać nowych, jeżeli chcę. Tutaj mam następnego tradera, zamykam, OK, zatwierdzam, OK. Widzicie Państwo, że to idzie błyskawicznie. Oczywiście w każdej chwili w historii mogę sprawdzić historię zamkniętych tradeów. Oczywiście wszystkie, ja godzę się z tym, że stratę tutaj ponoszę. Zamykam, tak, w związku z tym następnych. Dobrze, pokazałam w jaki sposób bardzo prosto i szybko i skutecznie można usunąć traderów z listy kopiowanych, a pokażę teraz również w jaki sposób możemy dodać. Wystarczy, że kliknijmy eToro Open Book, czyli tutaj, ja to mam w zakładce z boku i wyświetlimy sobie konkretną osobę, którą chcemy skopiować. Ja tutaj akurat wyszukuję Anna41. I zamierzam tą osobę skopiować, pokazuje się jej profil. Oczywiście możemy sobie, zanim ją skopiujemy, przeanalizować, na ile warto taką osobę kopiować. Tutaj akurat ja już to mam wszystko przerobione, natomiast możemy sobie kliknąć w statystyki tej osoby, w realizację zysków i zobaczyć na przykład, jak na przestrzeni 6 miesięcy albo roku, albo dwóch, czy maksymalnie trzech lat wyglądała historia danego rachunku. Tutaj akurat w ciągu 6 ostatnich miesięcy widać, że ta osoba uzyskała procent w ilości 84. Tutaj to mamy również na wykresie, czyli w 6 miesięcy 84%. I styl tradowania tej osoby pasuje. W związku z tym możemy taką osobę oczywiście skopiować. Wystarczy kliknąć przycisk kopiuj. I teraz jeśli będziemy zalogowani, tak jak już tutaj widzicie Państwo, ja jestem zalogowana, w związku z tym od razu nastąpi kopiowanie. Gdyby jednak tutaj nie było zalogowanej osoby, to oczywiście wyskoczy okienko do zalogowania się i jeszcze raz trzeba będzie kliknąć tutaj kopiuj. Tutaj wyświetla się kwota, jaką mamy sugerowaną do przydziału temu traderowi. Wygląda to w ten sposób, że możemy maksymalnie 20% swojego rachunku przeznaczyć na jednego tradera, aczkolwiek oczywiście system możemy troszeczkę, że tak brzydko powiem, oszukać, robiąc to na dwa różne sposoby, ale o tym dzisiaj nie będziemy mówić. Można większą kwotę przydzielić jednemu traderowi. Tutaj ja akurat przydzielę 20%, czyli nie 158, tylko 320, zaznaczę plusikiem. No oczywiście jak widać 317,80 system wyświetlił, że maksymalnie mogę przydzielić, czyli maksymalnie 20% konta i dobrze jest to swego rodzaju ochrona, żeby nie postawić całego kapitału dla jednego tradera, chociaż i tak też się oczywiście da to zrobić, ale trzeba trochę pokombinować. Teraz tak, tutaj możemy albo zaznaczyć kopiuj wszystkie trady otwarte, albo też nie. Jeżeli dany trader, którego kopiujemy, jest długodystansowy, długoterminowy, ma bardzo duże minusy, to oczywiście warto zaznaczyć tutaj w kwadraciku, żeby skopiować jego trady, ponieważ zanim on wyjdzie na zero, no to my już zdążamy wyjść na duży plus, natomiast ten trader, którego chcę skopiować bez transakcji otwartych, wybieram copy trader. Tu oczywiście system sugeruje obejrzenie następnych traderów i skopiowanie. Jeżeli to chcemy, wybieramy, jeżeli nie, z reguły nie, naciskamy krzyżyk. I w tym momencie w zakładce pod spodem już widać
Anna41, którą w tym momencie podłączyłam do kopiowania, wyświetla się. Oczywiście ona nie ma w tym momencie otwartych trade'ów, to jest kopia tradera Los Pacone. Jeżeli jego rozwiniemy, widzimy, że on tutaj już coś działa, ma otwarte trade'y, one są na zielono w tym momencie, więc są z korzyścią, gdybyśmy teraz chcieli je zamknąć. Natomiast Anna na ten moment nie ma żadnych otwartych trade'ów. Zero pracuje z kwoty przydzielonej 317. Oczywiście cały czas wyświetla nam się account balance. I teraz jeszcze kilka słów, co tutaj mamy na dole. Account balance, czyli środki niezagospodarowane, te, które są nieużywane do tradowania na ten moment. Invested amount, czyli kwota, która pracuje w tym momencie w tradeach. Net profit, czyli plus lub minus, gdzie z reguły tutaj warto się spodziewać tego, że będą minusy. Raczej. To jest tak, jakbyśmy kupowali mieszkanie i oczywiście cena tego mieszkania, powiedzmy, że spada, to tak jak z tymi tradami, które zamknęłam przed chwilą czerwonymi. Jeżeli cena mieszkania spada, no to mamy dwa wyjścia. Albo sprzedać je taniej, albo poczekać, aż to mieszkanie będzie miało znowu korzystną cenę i wtedy z korzyścią dla siebie również ją sprzedać. W związku z tym ten net profit tutaj będzie cały czas taki ruchomy, wszystko zależy od tego, jakie transakcje będą otwarte i w jakim tempie one będą się również zamykały. I mamy tutaj równa się equity, czyli wartość końcowa konta, która byłaby w momencie zamknięcia wszystkich możliwych transakcji. Tutaj, jak Państwo widzicie, mamy plusik, czyli account balance, dodać invest amount, czyli kwota zainwestowana, dodać net profit. Oczywiście, jeżeli net profit jest ujemny, to wtedy tutaj mamy dodać kwotę minusową, równa się equity, czyli balans konta na ten moment i właściwie ta wartość nas interesuje i ta wartość jest miarodajna w stosunku do tego, co by było, gdybyśmy w tym momencie chcieli wypłacić swój kapitał. Kwota equity z reguły różni się od kwoty invested amount. Oczywiście w każdej chwili możemy dokonać wypłaty i zaraz to Państwu pokażę, w jaki sposób się to robi, ale zanim jeszcze do tego dojdę, pokażę Wam tutaj, że możemy obejrzeć sobie historię trade'ów i w tej historii jest wszystko po kolei napisane, mianowicie data utworzenia transakcji, jeżeli najedziecie na tą datę, to wyświetla się tutaj i data, i godzina. Czy ta transakcja była zamknięta w sposób manualny, czy ta transakcja była zamknięta TP, czyli take profitem, czyli sama się zamknęła ustalonym take profitem, czy ta transakcja była kopiowana, czyli dany trader zamknął ją u siebie na koncie, a w związku z tym u nas automatycznie się ona również zamknęła. Z reguły Państwo będziecie widzieć tutaj literkę C. M wyświetla się wtedy, kiedy my fizycznie zamkniemy dany trade. Dlatego tu jest M, ponieważ ja fizycznie kliknęłam, zamykając daną tą transakcję. Zobaczycie jeszcze transakcję, która będzie tutaj oznaczona literkami SL, czyli stop loss. One tutaj zaraz wśród tych zamkniętych pewnie ciężko je będzie, trudno je będzie znaleźć, zostawimy je na razie, natomiast SL, czyli stop loss, jest to transakcja, która sama się również zamknęła stop lossem, czyli ustawionym parametrem przez danego tradera. Tutaj mamy action, czyli akcja, jaka była na jakiej parze walutowej, tutaj mamy informację o tym, kto dokonywał tej transakcji, jaką wartością. No, liczba jednostek to jest jakby najmniejszy, najmniej dający wyznacznik informacji dla Państwa na naszym koncie. Tutaj mamy kurs otwarcia, tutaj mamy kurs zamknięcia danej transakcji, net profit na plusie lub na minusie i oczywiście procent, jaki w związku z tym na tej transakcji zyskaliśmy lub straciliśmy. Oczywiście historię możemy oglądać w ten sposób, historycznie, tak jak te transakcje następowały, ale tutaj mamy taką ikonkę. Możemy również zbiorczo pooglądać sobie traderów, jak oni na przestrzeni, tutaj widzimy, dowolnie wybranego okresu czasu, jakie mają wyniki, czyli weźmy ostatnie 30 dni i możemy również ich sobie uporządkować pod kątem net profit, gain, pod jakimkolwiek, czy tam action chcemy. Jeżeli chcemy pod kątem net profit sobie ich uporządkować, klikamy tutaj i wyświetla nam się, który trader najwięcej stracił, albo jeszcze jeżeli i coraz mniej aż do zysków, albo jeśli jeszcze raz kliknę na net profit, zobaczymy, który trader na przestrzeni ostatnich 30 dni najwięcej zarobił,
No i oczywiście później będzie się to schodziło coraz mniej. Ja tutaj dam, wyświetlę cały rok, żeby było więcej tych zielonych. Tak, no i widać, który trader ile zarobił na przestrzeni jakiego czasu i też również inne parametry. Czyli tak, mamy zakładkę Open Trades, czyli otwarte trady. Tutaj mamy orders, czyli transakcje oczekujące. Sami możemy je robić, ale o tym może innym razem. Tutaj mamy zakładkę historię, a tutaj mamy zakładkę wiadomości. Jeżeli nasze konto jest oparte tylko i wyłącznie o kopiowanie, no to de facto nie interesują nas inne rzeczy. Ja myślę, że żeby nie przedłużać tego filmu, ja dzisiaj nie będę opowiadać o tym, w jaki sposób zawierać własne transakcje, bo stosunkowo dużo czasu zabierze nam, widzę, to, co mamy do powiedzenia na to, co mam do powiedzenia na temat kopiowania. Kolejna sprawa, którą niestety wcześniej przeoczyłam, ale chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Czasami bywa tak, że zobaczycie przy swoich transakcjach, tutaj, gdzie jest stop loss, takie zielone strzałeczki, takie wywinięte, kółeczko z taką białą strzałką na zielonym tle bodajże, albo tak, albo odwrotnie, to oznacza, że dany trader zmieniał ten stop loss, przesuwał go, że stop loss został zmieniony. Co to oznacza? Że zmienia się tutaj kwota przydziału na daną inwestycję. Czyli przykład, jeżeli tutaj mamy transakcję za $3.67, gdyby tego stop lossa zmienić, to w tej sytuacji na tą transakcję tutaj wyskoczy inna kwota do zrobienia. Ja to spróbuję może zademonstrować, ok? Wezmę tą transakcję albo wezmę tą transakcję najmniejszą i spróbuję zmienić stop lossa, czyli wyjmę tą jedną transakcję od danego tradera na zewnątrz i wezmę ją w zarządzanie, odbiorę ją jakby temu traderowi. Czyli klikam na stop loss. Tutaj mam oczywiście ostrzeżenie, czy rzeczywiście chcę edytować kopiowanie tego trada. OK, zatwierdzam i zmieniam sobie stop lossa na przykład z 3,67 do powiedzmy 3,86 powiedzmy i naciskam OK. I zobaczcie, ja tutaj zamknę transakcję tego tradera. Mam tutaj oddzielną swoją w tej sytuacji pozycję. Mam możliwość ją samodzielnie kontrolować. Mogę sobie zmienić take profit. W momencie, kiedy ona jest tutaj wyodrębniona, trader ten, od którego wzięłam tą transakcję, nie ma na nią wpływu. Ona ma już wartość teraz 3,86, a miała wartość 3,67, tak jak wszystkie inne pozostałe. Mogę mieć wpływ tutaj na wszystko, co się dzieje z tą transakcją, tak? Czyli mogę sobie generalnie ją zamknąć w każdej chwili, nie zamykając samego tradera. Zmienić również parametry. Oczywiście osobom, które nie tradują i nie znają się za bardzo na Forexie, absolutnie nie polecam robić takich rzeczy. Tutaj jeszcze taki ważny kwadracik, na który chcę zwrócić uwagę, z zegarem u góry, to jest propozycja, żeby zostawić transakcję na weekend, ponieważ jeżeli tego kwadraciku nie zaznaczymy, to dana transakcja na weekend nie pozostanie. Nas to nie dotyczy, bo to traderzy się powinni tym zajmować, ale jeśli, i zajmują się, macie Państwo samodzielnie ustawioną pozycję, to trzeba zdecydowanie zwrócić na to uwagę. I tutaj oczywiście jest informacja konkretna, klikamy OK, zaznacza się zielony ptaszek, to oznacza, że gdyby ta pozycja przetrwała, ta nasza wyodrębniona, do piątku, to na weekend ma zostać zachowana, nie ma się zamknąć automatycznie, bo jeśli tego ptaszka tu nie będzie, to znaczy, że automatycznie taka transakcja, nieważne czy jest na plusie, czy na minusie, zamyka się w piątek łącznie z zamknięciem rynku Forex. Oczywiście ja tego trada teraz w tym momencie zamknę, na plusie oczywiście. Nie da się odwrotnie zrobić, czyli pozycji, którą tutaj wyodrębniliśmy, włożyć z powrotem do tego tradera pod zarządzanie, więc jest to tylko i wyłącznie coś, co działa w jedną stronę. Co bym wam tutaj jeszcze mogła pokazać? No tutaj mamy oczywiście cały skład, tak, transakcji, które możemy robić, ale może umówmy się, że o tym opowiem w następnym filmie, jak tradować samodzielnie, bo to nam do niczego nie jest potrzebne na ten moment. Jeżeli chodzi o sposób wyświetlania, no to oczywiście tutaj możemy sobie dostosować wygląd ekranu tak, jak chcemy. Możemy widzieć mniej lub więcej tego, czego chcemy.
Tutaj przyciskiem Fund Your Account możemy oczywiście zasilić swoje konto, ale to myślę, że każdy już wie, bo to robił. Tutaj pojawia nam się na tej literce E, pojawiają się nam komunikaty i tutaj wyświetlają się informacje o tym, że na przykład transakcja jakaś się zamknęła ze stop lossem albo z take profitem, albo z tym, że na open booku tam na społecznościowym naszym eToro ktoś nas albo zaczął śledzić, albo zaczął nas kopiować, no albo różne inne tam informacje, które się dzieją, to wszystko tutaj mamy. No tutaj oczywiście mamy swój profil, mamy właściwości tego profilu i przyciskiem Switch to Practice możemy przejść do demo, do naszego rachunku demo, na którym również możemy wszystkie te same rzeczy robić. No i warto sobie na rachunku demo również kopiować jakichś traderów, żeby sobie ich, powiedzmy, obserwować. Ok. Ostatnia rzecz, którą chcę dzisiaj pokazać, to wypłata środków. Tutaj mamy wolnych trochę środków do wypłaty. Zrobimy to. Wybieramy przycisk More tutaj na platformie tradingowej i zakładkę Withdraw Funds. Może to też jest dobry pomysł, żeby te wszystkie inne zakładki w innym filmie omówić, ale póki co skupimy się tutaj na Withdraw Funds. W tym momencie otwiera się nowe okno, do którego oczywiście oddzielnie musimy się zalogować. Aha, tutaj akurat ja już jestem zalogowana, no ale może się zdarzyć, że okno do logowania się wyświetli. Tutaj jest jakaś tam kwota, która jest możliwa do wypłaty. Wpisujemy tą kwotę. No i klikamy Continue. W tym momencie wyświetla się źródło, gdzie chcemy, żeby te pieniądze przeszły. Oczywiście pieniądze wyjdą dokładnie do tego samego miejsca, z którego były tutaj wprowadzone. Pod swoim imieniem i nazwiskiem wypełniamy swoje dane adresowe, a pod nazwą banku wypełniamy dane adresowe banku. Oczywiście SWIFT trzeba również wpisać. IBAN jest tutaj również numerem konta. Jeżeli wszystko jest ok, zjeżdżamy na sam dół i klikamy Continue. Dostajemy komunikat, thank you, wypłata jest zlecona i dotrze do nas wkrótce. Generalnie albo na drugi dzień, albo na trzeci, a w eToro jest napisane, że do 5 dni roboczych, ale z reguły na drugi albo na trzeci dzień wypłata już jest na naszym koncie. To tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do następnych filmów.